Przywieź mi czerwony mak z Monte Cassino, póki jeszcze moje serce o tym śni. Zanim tam i tu majowe dni przeminą i rozwiją się wspomnienia tamtych dni. Z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino zespół szkół elektrycznych numer 2 zorganizował spotkanie z byłym żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, panem profesorem Wojciechem Narymskim, uczestnikiem bitwy o Monte Cassino, żołnierzem, który dowoził amunicję na stanowiska bojowe artylerzystów polskich. Bitwa była bitwą narodów, prawda? To nie była tylko polska bitwa, ale nasz korpus miał najtrudniejsze zadanie, ponieważ walczył w górach, miało naprzeciwko pozycje ufortyfikowane, przygotowane do obrony wcześniej, bo Niemcy mieli czas. Druga faza bitwy to było przełamanie drugiej linii oporu, zwanej początkowo linią Hitlera, a potem przemianowano to na linię Sengera. Warunki były wysokogórskie, zaskoczenie dla naszych żołnierzy, bo prawda, każdemu się Włochy, słoneczna Italia, prawda, gorąco, ciepło, pięknie, a tutaj raptem ponad metr śniegu. W ramach tego spotkania odbywa się spektakl słowno-muzyczny nawiązujący do powstania drugiego korpusu i do uczestnictwa Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej, począwszy od Tobruku, a skończywszy na Monte Cassino. Tam brygada przeszła swój chrzest męstwa, by być potem zalążkiem dywizji. I z nią szła w następne zwycięstwa, nie straciwszy wolnej polskiej wizji. Aby potem w słonecznej Italii zatknąć sztandar na Monte Cassino, byśmy za krew, którą przelali, byli dumni zwycięstwa godziną. Ja zawsze mówię młodzieży, prawda, bo często się narzeka na młodzież, że jest taka czy inna, że gdyby oni znaleźli się w takiej sytuacji jak ja, to by robili to samo co ja. Nic razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez prawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. W ramach 19. Nowochódzkiej Wiosny Muzycznej w Ardzonie Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida odbywa się koncert mojego zespołu Emoliente. Jest to koncert utworów po części latynoamerykańskich lub też polskich z lekko latynoamerykańską nutką i rytmem, dlatego że odwołujemy się po części do moich polsko-latynoamerykańskich korzeni. Rytmy takie jak tango, bolero, bossa nova, no też troszkę swingu i jazz. Emoliente to jest również południowoamerykański napój, dokładnie pochodzący z Peru. Przyrządza się go z różnych egzotycznych owoców i ziół. Smakuje słodko, na pewno jest smaczny. Mam nadzieję, że nasza muzyka też tak samo Państwu posmakuje. Na parkietach i na mostach będę koloru włos cukier i będę prostu. Moja muzyka jest dynamiczna, jest w niej dużo temperamentu, jest taka, mam nadzieję, że jest trochę zmysłowa, porywająca do tańca, do refleksji czasem. Jest taką muzyką dla wszystkich. Tutaj akurat bym się odwołała do Ameryki Południowej, tam muzyka dotyczy wszystkich, wszyscy grają, wszyscy tańczą, i starzy, i młodzi. I tak samo chciałabym, żeby to było u nas i myślę, że jest. I myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. So strange, so strange.
Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Festiwal Spacer, festiwal tańca współczesnego. Kolejna edycja, w której staramy się zgodnie z ideą spaceru przemieszczać się, spacerować po różnych gatunkach, estetykach, tendencjach w tańcu współczesnym, w teatrze tańca. Formuła nawiązuje do idei konfrontacji estetycznych, zarówno spektakli typowo teatralnych, jak i takich, które wykraczają poza sceniczny anturaż, wędrują po różnych przestrzeniach, adoptując je na potrzeby tańca współczesnego, wypełniając te przestrzenie ruchem i sprawiając, że taniec nie jest postrzegany ściśle w związku ze sceną, ale także z przestrzeniami nietypowymi do realizacji tego typu przedsięwzięć. Kiedyś taniec funkcjonował w bardzo zamkniętej przestrzeni, jakby czterech ścian, w którym starano się rozważać, jak przepływ ruchu, masa ciała, przestrzeń wpływa na ruch tancerza. W obecnym momencie w choreografii liczy się to, w jakim kontekście umieszczamy to ciało właśnie poruszające się i interesuje nas ten kontekst. Taniec współczesny i ta tańca odnosi się do rzeczywistości, komentuje ją w pewien sposób, stanowi rodzaj dialogu z tą rzeczywistością, przetworzenia tej rzeczywistości, ale generalnie w centrum jest dzisiejszy człowiek.